Państwu. W imieniu rodziców pragnę serdecznie podziękować dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom szkoły za 3 lata trudu i czas poświęcony za edukację i wychowanie naszej młodzieży. Dziękujemy wychowawcom za Waszą wytrwałość, niegasnącą cierpliwość i życzliwość. Dziękujemy wszystkim pracownikom szkoły za wyrozumiałość. Wszystko ma swój początek i koniec. Niedługo zakończycie naukę w tym liceum. Za około 100 dni przystąpicie do egzaminu dojrzałości. Ale tego wieczoru czeka Was wyjątkowy bal studniówkowy. Studniówka to tradycja wpisana w kalendarz każdego licealisty. To impreza oczekiwana przez maturzystów z niecierpliwością, lekkim wzruszeniem i niepokojem. Pozostaje w pamięci młodego człowieka na długie lata, jako jedno z wielu przyjemnych i pięknych przeżyć szkoły średniej. Chciałabym życzyć młodzieży, aby okazała dzisiaj postawę godną dojrzałości życiowej i doniosłości balu studniówkowego. Na zakończenie życzę wszystkim tu obecnym wesołej i dobrej zabawy, aby miłe chwile tego wieczoru mogli Państwo długo zachować w pamięci, a nasza młodzież, by tę studniówkę mile wspominała przez długie lata. Dziękuję. Jest mi niezmiernie miło w imieniu Rady Pedagogicznej powitać Was, droga młodzieży, w piękny zimowy wieczór na naszym balu studniówkowym. Witam serdecznie Waszych rodziców i wszystkich zaproszonych gości. Mam nadzieję, że będzie to niezwykły bal, który uświadomi Wam, że już wkrótce przekroczycie symboliczny próg dojrzałości i odnajdziecie tam swoje właściwe miejsce. Niezwykłość tego wieczoru sprawia, że wszyscy czujemy się bardzo wzruszeni. Przecież każdy z nas pamięta moment, w którym po raz pierwszy przekroczył próg szkolnych murów. Szybko minęły wspólne 3 lata. Za 100 dni przystąpicie do pierwszego i jakże ważnego w Waszym życiu egzaminu. Egzaminu dojrzałości. Przed Wami matura. Już dziś jednak nadeszła ta magiczna chwila. Moment w życiu każdego z Was, w którym dziękujecie za wspólnie spędzony czas. Razem przecież przeżyliście tak wiele. A studniówka to taki wieczór, który skłania do chwili refleksji i każe rozejrzeć się wokół i zapytać, co dalej? Jaka jest moja przyszłość? Coś się kiedyś zaczyna i coś się kiedyś kończy. Taka jest rzeczy kolej i taki jest jej porządek. Fragment Waszej drogi życiowej związany z tą szkołą, z tym liceum, powoli, nieubłaganie dobiega końca. Żywię nadzieję, że będą to miłe wspomnienia, a dzisiejszy wieczór niewątpliwie będzie jednym z nich. Dzisiaj zapomnijmy wszyscy, że za 100 dni matura. To jeszcze przed Wami. Dzisiaj, już tutaj, zdajecie inny egzamin dojrzałości. Egzamin umiejętności zabawy w miłej, serdecznej i kulturalnej atmosferze. Słuchajmy się więc słowa poety, bo w coś w szaleństwach jest z młodości, wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu, co jest mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze od rozumu. Niech ta studniówka dostarczy nam wszystkim tutaj zgromadzonym wielu wspaniałych wrażeń. Życzę miłej zabawy. Bal studniówkowy pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach uważam za otwarty. Że za 100 dni matura i oddajmy się wszyscy studniówkowemu szaleństwu. Życzymy wszystkim zgromadzonym na dzisiejszej uroczystości, aby ta studniówka dostarczyła wielu niezapomnianych wzruszeń i wrażeń. Przekazaną wiedzę za uśmiech i życzliwość, za wyrozumiałość dla nas, młodych i często niepokornych, za możliwość poznawania świata i siebie samych. Nie byłoby nas tutaj, w tej szkole, gdyby nie nasi rodzice. Kochani, dziękujemy Wam za wszystko, za Waszą miłość, opiekę, oddanie, za to, że podtrzymujecie nas na duchu w chwilach słabości, za przygotowanie nas do życia. Takim ostatnim momentem przed maturą, no i czymś, kiedy możemy się trochę lepiej poznać też, z nauczycielami i sami ze sobą. I zapomnieć na chwilę o maturze. Maturzystą, jak się Pan czuje tak 100 dni przed jeszcze maturą? No nie wiem, no dobrze, nie czuję stresu. A po maturze co Pan planuje? Pójść na studia akurat. Ale jakieś konkretne? Mamy coś w planach? Właśnie nie, jeszcze nie wiem.
zależy to wszystko od wyników. Tak. Dzień dobry, państwo razem? Tak. No choćby dzisiaj. Kto tutaj jest partnerem, a kto jest maturzystą? Ja jestem partnerem. Ja jestem maturzystką. No to zapytajmy maturzystki. 100 dni przed maturą. I co dalej? No dalej studia, tak? Przyszłość. Zdecydowane, czy jeszcze zależy to od wyników? Jeszcze chyba zależy to od wyników. Jeszcze tak nie do końca. A dzisiejsza noc jaka będzie? No wspaniała. Spytamy partnera, czy będzie towarzyszył, czy też uciekł? Tak, tak. Nie zamierzam uciekać. Mam nadzieję, że to będzie wspaniała noc. Studniówki, które pamiętam, zawsze były bardzo piękne. I to jest taki bardzo piękny czas, taki moment właśnie takiego staniemy, zastanowimy się, co dalej, co nas czeka, a jednocześnie taki moment, który pozostaje w życiu chyba naszym tak na trwałe. Bo myślę, że każdy z nas po prostu ten moment wspomina, jak ta studniówka wyglądała. No za moich czasów studniówki wyglądały nieco inaczej, bo moja studniówka, jakby okres ten to początek lat 80, a więc 1980, a więc czas, kiedy mamy i stan wojenny, jakby problemy właśnie z tym związane zaprzątały naszą myśl, naszą głowę. Dzisiaj młodzież zupełnie o czym innym myśli i na szczęście, że może cieszyć się, radować, no i martwić się tylko tym, jeżeli nie wie, że 100 dni zostało do matury. To jest właśnie ważne dla nich. I dzięki Bogu, że tak właśnie jest. Bardzo się z tego cieszę, że są tak pięknie ubrani, że na wszystko ich stać, że wszystko jest w sklepach. No i to jest takie bardzo piękne i dla mnie, i na pewno dla nich, chociaż oni tego nie rozumieją. Ale to pokolenie starsze, takie jak ja, pamiętające tamte dawne czasy, wie, że naprawdę młodzież ma teraz cudnie. Ma tak cudnie, że oby tylko tak dalej było. A co życzyłaby pani tej młodzieży jeszcze, mając te 100 dni do matury? To znaczy dzisiaj życzę im dobrej zabawy. Naprawdę takiej zabawy, która utkwi im na całe życie w pamięci. A później, no to życzę miłej pracy. I połamania piór później, ale pracy naprawdę wytężonej. Ale dziś naprawdę jest dzień zabawy i o tym rozmawiajmy głównie. To bawmy się. To bawmy się. Wszystkiego najlepszego.
Brawo! Thank you.
lat.